Dobra, powiedz, jak się nazywasz. Nazywam się Stefan Hańczkowiak i maluję obrazy z postaciami Bąbel i Glista, które wcześniej miały się nazywać Pimpek i Czosnek, ale ze względów komercyjnych zmieniłem nazwę. Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. W swojej twórczości próbuję odnaleźć tą magię, o której zapominam, albo po prostu jak gdyby ciągle dążymy przez nasze życie i zatrzymać to w tej formie obrazu, jakieś takie, nie chodzi mi o magię taką abstrakcyjną, tylko po prostu rzeczy, które nam się przydarzają i sprawiają, że czujemy się dobrze na tym świecie. Everybody knows that the days are loaded. Z początku jakby miałem taką silną jak gdyby wizję tego, że masa ludzi nie docenia tego, co się dzieje, jak gdyby, że życie jest tak ważne, że jest tak niesamowite, że szczęście to nie jest coś, co jednym przychodzi, drugim nie, że na szczęście trzeba mocno zapracować, nie? I jak gdyby nie docenia, że wystarczy zmienić sposób myślenia, patrzenia na świat, a zobaczymy świat jako bajkę, jako coś pięknego. Najdrobniejsze rzeczy mogą stać się czymś naprawdę cudownym. I jak gdyby dlatego malowałem, bo chciałem tą taką pozytywną energię dać innym ludziom. No. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Inspiracją do moich obrazów były dwa teksty powiedziane przez profesorów z mojej uczelni. Jeden to jest Eugeniusz Józefowski, który często na zajęciach powtarzał: życie jest bajką. Po co go klasyfikować? Do czego? Jak on się zmienia? On wcale właśnie pokazuje teraz, że jest w procesie zmian. Ciągle dekonstrukcja tożsamości, dekonstrukcja i ciągła weryfikacja, kimi jesteśmy, jak reagujemy, jest istotą twórczości, jest to proces. Jak on stanie w tym procesie, przestanie to robić w ogóle sensownie. On musi to robić, a czy on się nazywa ekspresjonista, czy on się nazywa bajkopisarz, czy on się nazywa sztuka dziecięca, czy naiwna, czy profesjonalna, półprofesjonalna, to niech się zajmują te całe rzesze nierobów, którzy żyją ze słowa i oszukują ludzi klasyfikacjami. No, po prostu niech się oni zajmują tym. Mnie to nigdy nie obchodziło. Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight. Jest dla mnie, nie samo dla mnie pociągające, interesują mnie jakoś, ale to nie jest dla mnie coś co mnie pociąga. To są ładne obrazy dla mnie i mi się one podobają. Niektóre nie. To ja sobie wieszam. Nie dlatego, że jest tam Bąbel i Glista. Być może, że dlatego właśnie, ale nie...
Nie wiem. Nie wnikam, nie zagłębiam się. Być może, że one mnie wciągają, ale ja o tym nie wiem. Tyle. Świat z obrazu Stefana. Świat z obrazu Stefana to jest świat, który gdzieś tam znamy, mamy w głowie, ale jest przedstawiony w bajkowy sposób. Bajkowy sposób, ale to jest tylko powierzchowne, bo pod infantylną taką pozornie powłoczką kryją się większe wartości. Tak mi się wydaje. I mi się podoba. Świat z obrazu Stefana. Jestem jak z obrazów Stefana. I'm a human being, goddammit! My life I'm a human being, goddammit! My life has value. I'm a human being, goddammit! My life has value. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost.